Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w This is the Police 2. Witam się z wami teraz, jeszcze w menu wyboru, w menu głównym, bo zauważyłem jedną dość ciekawą rzecz pod koniec poprzedniego odcinka, znaczy pod koniec. Po zakończeniu, jak wracałem, jak wychodziłem z gry, to wskoczyłem sobie do menu głównego, żeby zobaczyć, kiedy dla Fry jest hajs i faktycznie będzie on pojutrze. Względem dnia aktualnego, który będziemy rozgrywali, ale patrzcie, jest Lily, ale nie ma Jacka już. I to mnie troszeczkę martwi. Bo jestem ciekaw, co takiego dwórcy zaplanują dalej. Bo nawet też coś sprawdziłem na tym, na kalendarzu, nie da się go przewijać. Jest tylko, i zaczęliśmy 22 listopada. Więc jesteśmy w Sharpwood niecały miesiąc. Za tydzień, plus minus wewnątrz gry, minie miesiąc, od kiedy tu jesteśmy. No za półtora tygodnia, będąc dokładnym. I nie można przewijać kalendarza. Tylko te, nawet nie dwa, tylko te półtora miesiąca trwa gra. Więc skoro w poprzednim odcinku Jack zadzwonił do pułkownika, aby ten pozbył się niewygodnego świadka, jakim był Carter, który był takim, wiadomo, typowym służbistą, więc on prawdopodobnie, pomimo tego, że tych zapewnień, że nie będzie dzwonił na resztę, to pewnie i tak dałby znać FBI, gdzie Jack się ukrywa. No albo bynajmniej dokąd pojechał. I Jack dalej musiałby się mieć psami. Więc ciekawi mnie, co takiego wydarzy się dalej. 20 dni, włącznie z dzisiejszym, zostało do końca... Nie, wróć, 21 dni. Włącznie z dzisiaj zostało do końca gry. Zobaczmy, czy będzie coś popularnego. Nie, od razu wchodzimy w rozgrywkę. Kurosawa nie przyjdzie do roboty, okej. Okay. Mulligan też nie. Atkins zaskoczył alkohol, ale to jest to, myślę, wyleczymy. Nie mogę gdzieś pracować, nie mogę już. I nie chcę, żeby ktoś pytał czego ani ten, ani inny. Sprawy z osobisty, po prostu zjedź w domu, okej. Okay. Dobra, możesz zostać. Depresja sezonowa daje mi mocno w kości, nie mam ochoty na nic innego niż sen. A kiedy noszę broń, w głowie pojawiają się różne myśli, samobójcze myśli. Lepiej, żebym to przespał. No tak, lepiej tak. Okej, czyli jesteśmy bez kilku typa. Bez czterech chyba. Tutaj w sumie sprawdziłem sobie też ten na poradniku, że finalnie za te 12 tysięcy ten catering byłby jednak stały i nie musiałbym tego tak wybierać, no ale umówmy się. Znaczy umówmy się, nawet sobie sprawdziłem sobie w sumie łącznie, ile tam tego było. I finalnie ja bym wydał więcej na ten catering niż do końca gry bym wydał w ogóle, więc na same te dania, więc odpuściłem to sobie. Ciastko, pieguski, pączki, sałata, lody. Dobra, weźmy ciasto, bo jest chyba najtańsze. No bo nie, pączki są najtańsze, to weźmy pączki. I co? Cola, mleko, woda. Czemu woda kosztuje 200 dolców? Come on. Dobra, to kubek kawy. No, 200 dolców ponad budżet, no ale trudno. Ok, mamy tego ziomeczka. Tutaj nic nie jest chyba tknięte poza tropami, więc myślę, możemy kogoś wysłać. Fletchera bym wysłał, no ale on ma iść wypocząć, więc jego zostawiamy. Belmont nie jest zbyt inteligentny. Brad jest w cholerę inteligentny, więc niech szuka na pierwszego typa. I Magoje też jest inteligentny, więc niech szuka na typa numer 2. Super. Szkoda tego, że te trójki nie mogą od razu zapełnić tego. Ja muszę liczyć, że w tym, jak ich wyślę, to będzie to, co bym chciał, żeby było. Okej, dwa dni, do dwóch dni jest wpłata. Centrala nareszcie przyznała ci twoją od dawna czekaną nagrodę za wyeliminowanie szajki. Gratulacje, nie wydaj wszystkiego naraz. 45 tysięcy, no to na kolejne dwa tygodnie dla Fry jestem ogarnięty. Śnieżyca, to wygląda jakby było trzęsienie ziemi. Dzisiejszego wieczoru Sharpwood nawiedziła potężna burza śnieżna. Wyrwała z korzeniami kilka drzew, które zablokowały główną szosę wiodącą do miasteczka. Wszystkie możliwe objazdy pokrywają 3-metrowe zaspy. Na razie Sharpwood jest całkowicie odcięty od świata. Trudno orzec, kiedy drogi staną się odśnieżone i uprzątnięte. Okej. Okay. Kolejne dolany. Moi drodzy, ktoś ukradł kurę? Come on. Dobra, lejte, ogarnij to.
Czekaj, to zobaczmy, jak to wygląda. Tak, najpierw... bo ja ten jest, nie wiem, tak? 524 in progress. Spona. No i kurde, jak na złość tego typa, którego bym chciał tam wysłać, nie ma. Dobra, to jeszcze jeden dzień musimy poczekać. Zakupmy sobie to. I wyślimy tutaj Fletchera, Belmonta i... Frencha. Chociaż to nastawi sobie trochę na to, nie zasłużył. 565 in progress. O, zakładnicy, mamy akcję. Spoko. Dwójka podpitych staruszków wszczęła kłótnię, w końcu jeden z nich wylał na głowę drugiego butelkę piwa, a mężczyźni zaczęli się bić. Dobra, no to jedź Glenstern, Gowthorn i oczywiście Penkin. Czy ja chcę Penkina tam wysłać? To jest dobre pytanie. Tu wyślimy, ale kupmy sobie od razu też trening, myślę, szybkości. Negocjacja, strzelanie, pewnościowy. I na niego też wyślemy Penkina. Ale to dopiero jak wróci. To ma czas do końca dnia, więc na to ewentualnie, jak nie Penkina, to wyślemy kogoś innego, ale wolałbym jego, bo chcę też te trofeum zdobyć, żeby on miał te 1000 profesjonalizmu. No zawsze będę mógł go zawsze do każdego aresztowania przydzielić też, myślę. To zadziała. Szkoła z internatem. Pewna starsza kobieta twierdzi, że jej wnuk wagaruje i pali marihuanę w opuszczonym internacie, nie potrafi przemówić do rozumu. Może gdy trafi za kratki, ktoś wreszcie zdał przywołać go do porządku. Okej. Okay. Dobra, Borodka, Guzman, Titus i Ferretti. Let's go. Wstrzymywanie zakładników na stacji benzynowej. No to też nie powinna być jakaś duża akcja. Bo jak dojrza może stacja benzynowa. Starszy mężczyzna o długich, mokrych włosach w skórzanej kurce przyciska równie starego, łysego jegomościa do stołu i wylewa mu piwo na głowę. Jak ci to podoba, bracie? Łysy mężczyzna krztusi się piwem. Uderz staruszka w kurce pałą, powstrzymaj staruszka, tak to jest nielegalne. Uderz pałą. Go. Policja uderza mężczyznę w skórzanej kurce pałą, w tył ogłuszając go. Jego niedawna ofiara podnosi się ze stołu, wypluwa piwo i rzuca się na policję z krzykiem: hej, to mój braciszek. Powstrzymaj. Użyj gazu. Dobra, Glenstern niech ma. 524, complete. Łysy policjant trafiał... Boże, policjant trafiał łysego staruszka gazem pieprzonym w twarz, padał na ziemię, sens się o tym na policji i w barze panuje spokój. Wróć, przecinek, Boże, kropka. W barze panuje spokój. Szybkość czy siła? Nie ma siły. Okej. Okay. Penkin niech ma punkcik. W inteligencję czy w szybkość? Tu jest, tutaj są pułapki, tu jest ten. Tutaj jest cierpliwość, ale to mu da to szkolenie, zdajemy mu w inteligencję. Ewentualnie właśnie możemy go, mogę też zrobić jeszcze to jedno szkolenie na inteligencję i wtedy dzięki temu wysyłać go na szkolenia, bo znaczy na szkolenia, na sprawy, bo to jest fajne w tej części w sprawach, że jeśli ten, kto sprawę ogarnie, w sensie, jeśli złapiemy typa, jeśli rozwiążemy sprawę, to gliniarz, który prowadził sprawę, dostaje bonus do profesjonalizmu. Ale jeśli ten sam gościu na przykład też zostanie przeze mnie wysłany na akcję, żeby to ogarnąć, dostanie jeszcze więcej profesjonalizmu. Super. To się jeszcze okazało być fałszywym alarmem. Bank Sharpwood. Świadek zgłosił, że do banku wbiegło dwóch uzbrojonych mężczyzn. Dobra, no to Birch, Muzyka, Rosenkratz, Rockman, Gowthorn, Jabrot i full ekipa. Jadą. Podczas ceremonii zaślubin narkoman ukradł zaparkowany przed ślubem, przed budynkiem pick-up, którym para młoda miała odjechać na miesiąc miodowy. Dobra, to niech jedzie Hodges, Age, słabszych. Go. Snipera sobie zostawiam na tę akcję. Dobra, gdzie jesteś, Penkin? Tu jest, on dopiero tutaj dojeżdża, naprawdę. Dobra. Dobra, zaraz. Śnieżno-biały pick-up nowożytów dekorowany wstążkami jedzie zygzakiem. Uwiązane z tyłu puszki wydają głośny dźwięk, odbijając się o asfalt. Przestrzel opony, wjedź w pick-up od tyłu, nakaż kierowcy się zatrzymać. Ej, jesteś zajebisty w negocjacjach. Nakaż mu się zatrzymać. 5:15 complete. No i cyk.
Zatrzymują pozycję, się poddaje, nowożeńcy z pick-upu, odjeżdżają na miesiąc miodowy do Friburga. I czy naprawdę wszyscy, kurde, lubią, wolą do tego Friburga iść? Co jest takiego w tym mieście? Takie inteligencje też. Czy zdążę Pękina wysłać? Nie, nie ma szans. On teraz pojedzie, to się jeszcze wykona. Nie, nie ma lata. Nie zdążę go wysłać na ten trening, to wyślemy kogoś innego. Napad z bronią w ręku. Radiowóz zatrzymuje się przy banku, na drzwiach wisi napis zamknięte. W pobliżu wejścia zaparkowane są dwa pojazdy, ciężarówka i furgonetka. Wejdź do banku, zbliż się do ciężarówki, zbliż się do furgonetki. Wejdź do banku, tylko... A może ktoś, kto ma krycie się dobre w miarę? Dobra, Jabrot. Wejdź do banku. W środku mężczyzna z karabinem myśliwskim pilnuje leżący na podłodze pracowników banku. Panie myśli, jesteś otoczony bez żadnych szans. Strzel z tazera, rzuć ogłuszający. Strzel z tazera. Policjant trafia bandytę strzelem z tazera, opuszcza swoją broń i pada na ziemię. Dobrze, że nie zdążył wystrzelić. Drzwi sejfu otwierają się, wybiega z niego zarośnięty mężczyzna z wielką sportową torbą w ręku i wyciąga z zapasa Colta 45. Rzuć grant ogłuszający, kryj się, strzel z tazera. 553 complete. Pięknie. Policjant ogłusza mężczyznę strzałem z tazera, jego torba upada na ziemię, a schowane w niej pieniądze z jakiegoś powodu zaprzestany, jego kumpel nie stawiają opory przy aresztowaniu. Jak mają stać opór, skoro są ogłuszeni prądem? Zakrycie się i tłumik. Dobra, to kto ma... To jest co? To jest inteligencja. Marshall ma jeden punkt inteligencję, ale... A niech będzie w sumie Marshall, czemu nie? 555, in progress. Dobra, tu jeszcze... Dobra, stop. To za chwilę. Najpierw to muszę wysłać, by już jechali. To może tak, wyślijmy Aronowicza. Alajewa nie wysyłam, bo jest nielojalny. Fletcher, Woolbug, Atkins nie jedzie, bo jest pijana. Borotka. Guzman, jak to wygląda? No trochę słabo. Gillenstern. Buradion nie ma cierpliwości, to byłoby dobre. Belmont niech jedzie, to jest full. Zobaczmy resztę. Aronowicz, spoko. No Fletcher nie ma cierpliwości, no ale... O! Nie dość, że nie ma pałki, więc niestety Fletcher nie pojedzie. Ten ma, ten też ma, ten ma, ten ma. No i Belmont też nie ma niestety. Horsemoon ma pałkę, ale ma słabe statystyki. Tu ma staty słabe. Ferretti. Ferretti może być. French nie bardzo, Percy tym bardziej. Muradian no ma pałkę, nie ma cierpliwości. No dobra, może być. Ten ma pałkę, ten też. Wiecie, no niby ten Fletcher bez tej pałki to nie jest coś mega... ten, nie? Nie jest to jakieś mega złe, ale szczerze, ja bym wolał, że... Ja wolę już mieć, żeby wszyscy bynajmniej mieli te pałki. Bo pałka to jest zawsze sposób, żeby podejść do typa, gong wkaczam, spokój. Bynajmniej na jakiś czas. Tutaj drap szarpie samotną matkę, żeby nie pieniędzy za ochronę. No to proszę się bardzo ładnie. Fletcher niech się nim zajmie. Ma imię Guzmana, Sullivana. Dobra, całą tę ekipę miej na support. Aha, znowu oczywiście Horseman nie chce jechać po tym. Po zmroku to niech jedzie French w takim razie. Cyk, pęki mu punkt do szybkości. 542 in progress. Podejrzana sprawa. Wczoraj pan Rowley, pomocnik leśniczego, spostrzegł trzy nietypowe furgonetki zaparkowane na poboczu nieopodal wjazdu do miasteczka. Chętnie podzielił się też szczegółami. Na dachach samochodów mieli anteny, takie jakby satelitarne, za to nigdzie nie było widać żadnych napisów ani znaków rozpoznawczych. Zauważyłem tylko dziwne niebieskie tablice rejestracyjne. Nigdy dotąd takich nie spotkałem. Ukryłem się między drzewami i próbowałem lepiej im się przyjrzeć, ale nagle z jednego z wozów wysiadł facet w garniturze i czarnym płaszczu. Zapalił szluga i zaczął paranoicznie rozglądać się w koło, dlatego wolałem się nie wychylać i po cichu się wycofać. Nawet nie potrafię tego wytłumaczyć. Przypominał mężczyzn w czerni, którzy pojawiają się w historiach z dreszczykiem. O! Ciekawe, myślę, że to będzie taka akcja do zaplanowania na potem. Jednak nie. Dobra, Pemkin. Pemkin jeszcze wraca, czyli nie wyślę go tutaj. Ale może zdążę go wysłać na kolejne szkolenie. Dobra, Alajew niech jedzie. Rockman, muzyka, Verge. Jedzie, Rozakraz może jechać i Gołter też jedzie. Szefie wciągnie nas zasadzkę, na scenie, by nie było żadnych zawodników, drania nas otoczyli. O chuj! O kurde! Okej, okay, czyli co teraz? Okej, okay, dalej jest akcja, na szczęście. Dobra, czyli rozumiem, po co będę musiał się bronić.
Mierzony strzał. To może być dobre. Dobra, jako iż się bronimy, nie skradamy, no to nie ma sensu brać... Dobra, cierpliwość może być dobra, ale nie ma sensu brać talentów, które by mogą właśnie w... Dobra, w skradaniu, po prostu tych, które byle zawsze, na przykład knockoutu. Co jeszcze? Czujność... Dobra, może mieć Aronowicz? Przechwyt? Nie do końca. Cień też nie. Kapitulacja. Kurde, jeszcze tego nie wykorzystałem, ale chyba wolę nie wypróbować. A, seria nie bardzo. Gepard. Może kameleon, żeby się lepiej ukrywali. Dobra. Dalej. Kameleon. Cierpliwość. Gepard. I... co by mu tu dać? Nie wiem. Taran? Nie. Knockout. Wartownik? Seria. To nie wiem. Mimo, że pomywacza. Cierpliwość. Tam myśliwego? Na szczęście nie. Jako już jesteśmy otoczeni, no to raczej nie spodziewam się tutaj pułapek, nie? Więc nie ma sensu tego dawać. Kameleon i pomywacz. Dobra, walić cierpliwość też damy włamywacza, na wszelki. Włamywacz. Cierpliwość. Kameleon. Przesłuchanie, no raczej nie. Nie przyda się. Dobra, mi też geparda. Tutaj. Kurde, nie mam mierzonego strzału niestety Gillenstern, bo nie ma krycia strzelania na full. No trudno. Cierpliwość w takim razie. Tłumik. No. I tak będzie alarm, więc to raczej nie będzie potrzebne. Letter 2 też. To. On nie ma geparda, bo nie ma szybkości na tyle. No to... O! Nie ma kary zastrzenie w kryjówce. Dobra, to może wymieńmy to. Każdemu, kto to ma. To jest za pierwszy punkt strzelanie, dobra. Tutaj uniknąć, ale to jest bardziej na uniknięcie jak stoi, więc to się nie, dobra. Dajmy właśnie strzelca. Tutaj zamiast tego włamywacza, niech też będzie strzelec. Ten nie ma nic strzelanie, więc może mieć to. Tutaj zamiast włamywacza, niech też jest strzelec. Mam nadzieję, że to nie jest... Że to, nie, że to jest pasywne, a nie, że to jest umiejętność, której muszę użyć. No ale jeszcze zobaczymy. Thank you.
Nie wierzę, kurwa, w to. Gra mi właśnie napluła, kurwa, w ryj. Freddy, kurwa, traf. Błagam cię, kurwa, traf. Myślę, że nie trafi, bo jest za daleko. Jezus, dobra, jest Duval, kurwa. Już się bałem. Dobra, jebać. Jesus. Piąte podejście to było moje. Okej, dwóch martwych, 9 aresztowanych, spoko. Piąte podejście, żeby typów ogarnąć. Jezu, jak się przy tym ostatnim typie zesrałem, teraz on nie ma gdzie pojeć. Myślałem, że mi kurde... Glenstern? Tak, bo on. Że mi tam kurde zginie, ale na szczęście Duval się Duval się odładował. Więc zdążyłem kurde... przed końcem tury zareagować. Mamy i to ogarnąć. I zobaczmy, te TV. I papierosy. No, tych papierosów nie było totalnie warto. Ale dla reszty jak najbardziej. Dlatego TV jak najbardziej, bo to jest sporo warte. Chociaż w sumie kasy to już będziemy mieli wystarczająco. Dobra, Ferretti niech ma inteligencję. Woolbach niech ma może wkrycie się. Gilenstern niech ma... Nie ma strzelanie. To strzelanie się przydaje w takich akcjach. Szybkość i strzelanie się na akcjach przydają najbardziej. No inteligencja tak troszkę, ale to tylko do jednej osoby tak naprawdę. No chyba, że mówimy o talencie myśliwy, wtedy to już nie do końca. No i niech ma strzelanie. No i to tyle. Dobra, jeszcze bym zdążył kogoś wysłać na jakiś trening. Dobra, to wyślimy może nie na negocjacje, wyślimy jedną osobę na strzelanie. I od razu. Super, wyruszenie szczepienie fałszywym alarmem. Jawrot, będzie miał pierwszy punkt. Horsemoon to jest dopiero porażka. Age ma wszystko na full. Atkins ma full strzelania. Dobra, ile ci Jawrot? No i blisko za wyruszenie. Samotna matka w związku z dzisiejszym zawiadaniem przyczepy. Właściwie postanowiłem zwyczajnie jej o tym przypomnieć. Super. I mamy śledztwo, okej. Okay. Na dwójkę jest full. Tu jest 5, no ale pytanie, czy to jest wszystko. Gra w piłkę z dzieciakami ze szkoły. No, wątpię. To jest podpucha. Ale zobaczmy. Uczeń. Po szkole przychodzimy czasem na stadion pograć w nogę. Zimą to nawet lepiej. Dzięki śniegowi boisko jest miękkie. Dobra, fair enough. Latem przypomina to ślizganie się na kamieniu. Wszystko było w porządku, dopóki przez przypadek nie trafiliśmy tego wrednego wapniaka. Rozmawiał z Elim, czy z Ilajem, chyba powinienem tak to przeczytać. Przy wejściu Ileny mój kumpel kopnął piłkę tak, że uderzyła go w głowę. Dziadek się zatoczył, upuścił na ziemię kilka małych woreczków, a potem szybko je podniósł. Nakrzyczał nas, że jeśli zaraz tam nie pójdziemy, spierze nam tyłki laską. My oczywiście wybuchnęliśmy śmiechem, ale wtedy on wyjął coś, co wyglądało jak pistolet i strzelił do Lenego. Len zaczął się trząść, jakby go poraził prąd. Chyba nawet zsikał się w spodzie. No i uciekliśmy. Leny przez tydzień się do nas nie odzywał, bo go zostawiliśmy i nigdy nie powiedział, co się z nim dalej działo. Od tamtej pory rzadko chodzimy na boisko, nie chcemy natknąć się na tego starszonego staruszka. Chyba z Tazera do niego strzelił. Stan zbrodni. Daleko pobitego mężczyzny znaleziono podarte woreczki z marihuaną i kilka zniszczonych i wdeptanych w ziemię skrętów. Okej. Okay. Ferd, były trener. Kiedyś to było. Wszędzie za coś inna tego boiska powstało, gdy fabryka wciąż działała. Nasze liczydła sprzedawano w całym kraju. Miasto farsowało na 3 zmiany. Pan Klembers, właściciel zakładu, niech mu ziemia lekką będzie, zbudował wtedy stadion i nawet zorganizował drużynę piłkarską. Gdy wygraliśmy puchar w 61, osobiście wręczył mi ten zegarek, uścisnął mi dłoń i powiedział mi, że zwycięstwo jest dziełem trenera. Teraz wszystko zrujnowane, opuszczone. Przyznaję, czasem przychodzę tu wieczorem a mi z Budolczyną, by powspominać na dawne sukcesy. Widywałem tu wcześniej tego chłopaka, co go pobili. Kręcił się przy wejściu, handlował trawką czy prochami. Naraził się już innym dealerom, pewnie dlatego, że działał na własną rękę. Dlatego wieczorem zauważyłem, że jak ktoś za nim biegnie, ale oczy nie te i nie dostrzegał zbyt wielu szczegółów. Wiatr rozwiewał mu włosy niczym jakiemuś Maradonie, tyle zdołałem zapanować. No i był szybki, mam do tego nosa wysportowany. Okej, okay, to już mamy dwa dowody. Znaczy mamy jeden dowód na staruszka, jeden dowód na jakiegoś młodego wysportowanego i dowód, który ich łączy, czyli prochy, czy po prostu narkotyki.
biegły lekarz. Ofiara ma wybite przednie zęby, złamany nos i szczękę oraz pękniętą lewą kość jarzmową. Rana z tyłu głowy mogła zostać zadana tępym metalowym narzędziem lub powstała na skutek upadku. Na twarzy i ubraniu poszkodowanego znaleziono ślady moczu. Okej, okay, czyli tutaj też trochę wspólny. Wspólny dowód. Ale ten mocz trochę mnie zastanawia. I ofiara ataku. Co wieczór jestem na stadionie? Popytajcie ludzi. Robię pompki, biegam, ćwiczę boks. Ogólnie staram się utrzymać dobrą kondycję. Kto mnie pobił, skąd mam kurwa wiedzieć? Po tylu ciosach w głowę nie potrafię nawet stwierdzić, gdzie jest góra, a gdzie dół. Tak chyba zaszli mi od tyłu. Gdyby ktoś zaproponował mi uczciwą walkę, no bym się zgodził, ale jeśli koleś z Niacka atakuje cię kastetem, trudno mówić o uczciwości. Nie żebym coś takiego pamiętał. To opinia lekarza. Okej. Okay. Czyli dostał kastetem, czyli ten długowłosy mężczyzna, to będzie to. Siwowłosy. Tutaj pluje w twarz. Bije pałką. Zabiera torbę. Tutaj strzela do niego z tazera. Dobra, to jest... Dobra, najpierw ułóżmy tego, czyli tak. Ile jest bliższy ten senior? Ten się do niego podkrada. Okej, okay, ten go zauważa. Chociaż nie, bo teraz miałby to sens. Strzela do niego z tazera, tłucze go, pluje. Okej. Okay. Jay Dressler, emerytowany policjant, używa marihuany do celów medycznych, by stłumić ból, który czuje, gdy odzywa się stara rana postrzała. Jay Dressler pobił Ilaiego Oliversona, bo sprzedał mu towar kiepskiej jakości. Wątpię. Plus jest, że bije pałą, a raczej chodzi o kastet. No, plus jeszcze to oddano mocz. Dobra, czyli podkrada się. Dobra, to tutaj będzie, że go nie zauważa. Czyli powala go na ziemię. Tłucze go po twarz kastetem, oddaje mocz i brakuje mi tu jednej klatki. Dobra, to jeszcze na jeden trening był kogoś tutaj wysłał. Z tego jeszcze nikt nie wrócił, no to na trening szybkości kogoś wyślimy. Dobra, myślę, że koniec, ale na szczęście nie. Dobra, Marsza wrócił. I zanim to się zmarnuje, chociaż jeszcze godzinka wewnątrz gry. Gilenster ma szybkość na 3 punkty. Maguire. Typia, co się z tą stało? Nawet nie pamiętam, że ja go kurde wysłałem. Nie wiem, czy na jakąś akcję aby. Dobra, Muradia nie ma w ogóle szybkości. Brady tym bardziej. Ferretti tak sobie. Pentkin jak na złość jeszcze nie wrócił. Woolback ma 2 punkty. Borotka też ma 2 punkty. Atkins, dopóki się nie wyleczymy z alkoholizmu, to jej nie wysyłamy. Dobra, to Gilenster niech jedzie. Okej, ci jeszcze mamy jedną akcję. Wokół ławki w półokręgu stoi kilku mężczyzn A, Boże, to jest powtórka, kurde, z tego. Czy naprawdę się tak bardzo spore powtarzają? Dobra, strzel w powietrze. I strzel z tazera. 542, complete. Dobra, Alajew ma punkcik. Rockman nie wiem, muzyka na pewno. No, Go Tornay mało brakowało. Żyletki, Alajew, to niech mam strzelanie. Rockman ma też strzelanie. I muzyce też dajmy strzelanie. Ocena sytuacji od Elie Senegal. Panie nasz, zamki w waszych celach to totalny szmelc, bez problemu. Wyszłam ze swojej i przeszłam się do posterunkowej szatni. Można nam znaleźć całkiem zacne skarby. Kiedy gliniarze badają miejsce zbrodni w ich kieszeniach, pojawia się co tylko wpadnie im w oko. Sama widziałam. Początkowo zamierzałam stąd prysnąć, ale wpadłam na lepszy pomysł. Stopa na to, żebym pogrzebała w szafkach, kiedy pana tempi i funkcjonariusze będą w akcji. Nawet nie zauważą, że im czegoś było, nie? A my podzielimy się łupami. Nie. Chyba sobie żartujesz. Mam nadzieję, że od razu ją wsadziliśmy za kratki, nie? No, fakt, wiadomo, mogliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda.
4 na sąsiadkę i 1 na sąsiada. Okej, okay, to jest nawet spoko ten. Znaczy, w sumie dobra. To nie bardzo. Znaczy, najlepiej to by było, jakby było co? Bo jak mam 3 i 2, to dostaję do jednego dostaję 3, do drugiego dostaję chyba też 3? No tak, 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 tak. Więc to jest de facto trochę lipa, nie? Z takim rozstawiem. No chyba, że to, że ta się okaże być winna, no ale to się dowiemy dopiero przy kolejnym dniu. Dobra, i kurde, chciałem rozegrać więcej, nie? Ale no niestety przez to, że jest co jest. Znaczy, nie będę ściemniał, bo wiadomo, ta akcja mi najwięcej zeżarła, zwłaszcza, że robiłem do niej aż 5 podejść. No ale nie ma co się tam, co się gorączkować. Dobra, atleta. Wracaj na posterunek. Okej, okay, troszeczkę tam są ludzie wymęczeni niektórzy. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może mamy tyle hajsu, że mogę na spokojnie zorganizować im kurde ten. Przez cały, mógłbym już przez pół dnia wysyłać na to, żeby się po prostu odpicowali. I byłoby ok. Uuu, 60 za rozpracowanie gangu, nice. Okej. Okay. Łącznie 134. Okej. Okay. Selnikow jest do bani. Luna to samo. Demers. No, szału nie ma, ale ma sporo profesjonalizmu, to możemy go wziąć. Tazer i pałka. Nie potrzebuję. Dalej. I miałem sprawdzić sklep i tego też finalnie nie zrobiłem. Dobra, Hodges, Age, Aronowicz, Rosenkratz, Alajew nie jest lojalny, więc nie chce pracować. Ten przyjdzie. Mam nadzieję, że teraz uda się i jego, i tamtą wyleczyć z alkoholizmu. Dobra, ich wszystkich, co byli, zapraszam na kolejną zmianę. Mam szczerą nadzieję, poza nim on niech się wyśpi. Mam nadzieję, że chociaż połowę z nich uda mi się bardzo ładnie. Oczywiście Pękin ma próbę, więc nie przyjdzie. Mam nadzieję, że już połowę tych, którzy są w miarę zaspani, uda mi się ogarnąć na wysłanie ich na odpoczynek, ale myślę, że jak w miarę szybko z rana ich wyślemy na odpoczynek, to powinno się na spokojnie to tak w miarę unormować. Ale okej, okay, to było dopiero w kolejnym materiale. Czyli co, zostało nam 20 dni. Jeśli robiłbym po 3 dni dziennie i byłyby w miarę krótkie, to zostało nam niecałe 6 odcinków. Czyli 6 plus 5 odcinków na pewno. Czy będzie 6, czy będzie mniej, to zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!